Witam serdecznie wszystkich widzów kanału Zamój i Jones. Dzisiaj przygotowałem dla Was kolejny film, który poświęcam tutaj obserwacjom z przebiegu parowania gołębi. No w tej chwili mamy czwartek, 30 marca. Dzisiaj wieczorem właśnie około tam 20 minie 13 doba od połączenia gołębi w pary. Jutro będzie równe 2 tygodnie. No w tej chwili na 36 par 31 ma jajka. Tutaj jestem teraz w tym głębniku na 18 cel. Tutaj nie zniosły mi się jeszcze dwie samiczki i w tym gołębniczku na 18 par 3. Chociaż tam widzę, że już kaplerzaczka siada, bo teraz właśnie nagrywam, już jest wieczór, już jest blisko 19 i prawdopodobnie ona jeszcze nawet dzisiaj zniesie jajeczko. Czyli byłoby 32 na 36, czyli 8 dziewiątych na ułamki to dzieląc. Tak to by mniej więcej wychodziło. Gołębie dosyć fajnie funkcjonują. Mam tutaj parę jakichś problemów, akurat w tym gołębniku właściwie tylko, bo w tych pozostałych nie mam już żadnych konfliktów. Tutaj cały czas jeszcze muszę obserwować 3 samce. Tam będę też potem wspominał w filmie o tym, ale od razu chcę na wstępie podziękować tutaj koledze Patrykowi Łozie i Danielowi Gołębie Wysokolotne, którzy mi tutaj udzielili wskazówek, jak postępować z takimi agresywnymi samcami. Tutaj Patryk mówił, że jego brat zakładał gumki takie od pocztowych do zegara stosowane w ten sposób, żeby zablokować gołębiowi tylny palec. Ja tutaj posłuchałem też jeszcze dodatkowych wskazówek Daniela, który podpowiedział mi, żeby zamiast takiej gumki użyć znacznika ósemki i faktycznie to zrobiłem. No efekt jest taki, że nawet było dzisiaj całkiem fajnie, bo te gołębie tu obserwuję od momentu, kiedy przyjechałem z pracy i mogłem je wypuścić. I sobie tutaj pracuję na ogrodzie, wertykuluję trawniki i co chwilę te gołębie tutaj obserwuję. No niestety właśnie przed chwilą znowu jednego z murzynów musiałem wywalić z celi, w której tam zrobił wojenkę. Jeszcze ten szkaplerzak cały czas gdzieś wojuje. Także z tych trzech samców jeszcze dwa coś kombinują, ale mam nadzieję, że to ogarnę. Te gumki faktycznie, te znaczniki zakładane na pazury faktycznie im pomagają, bo taki gołąb już nie jest taki silny, on jak walczy, to nie może się dobrze oprzeć i szybciej rezygnuje. No ale niestety bardzo przykre są te konflikty między gołębiami, bo one właśnie utrudniają lęgi, zakłócają je, to może doprowadzić do potłuczenia jajeczek, a później do wyrzucenia maleńkich z gniazda, wychłodzenia ich. To nie jest dobra rzecz, no niestety, no nie jest łatwo nad tym zapanować, ale trzeba sobie z tym jakoś radzić. Mam nadzieję, że sobie poradzę. Także za chwilkę obejrzycie takie ujęcia z ostatnich dni, jak się tutaj sytuacja układała, jak to wyglądało. No jest, uważam, przyzwoicie. Teraz parę dni temu mieliśmy bardzo zimno, w nocy nawet minus 7, w dzień po 2-3 stopnie, tak było zimno, że masakra. Dzisiaj piękny dzień, zrobiłem gołębiom wszystkim rano już o 7, nawet wcześniej nalałem im wszystkim wody do kąpieli, wszystko się pokąpało fajnie, poodświeżało się. No i co, teraz czekamy. W najbliższym czasie jeszcze tym gołębiom rozpłodowym zrobię terapię przeciwko rzęsistkom w czasie, kiedy siedzą na jajkach, zresztą tym lotowanym pewnie przy okazji również. Przeleczę je wszystkie trichonidazolem, bo kiedy gołębie były badane profilaktycznie, to faktycznie u kilku osobników, u kilku ptaków stwierdzono w badaniu wymazu z wola obecność rzęsistka, także myślę, że ta terapia się przyda, bo niestety jak ten rzęsistek gdzieś tam jest, on potem potrafi się namnożyć w momencie, kiedy gołębie karmią te maluszki mleczkiem, kiedy przychodzą na twardy pokarm. Mogą się pojawić problemy. Chciałbym tego uniknąć, więc myślę, że
ta terapia tutaj będzie pożądana. I tak pomalutku działamy dalej. Czekamy na młode. Mam nadzieję, że uda się coś fajnego wychować. Także wszystkich serdecznie pozdrawiam. Życzę Wam udanych lęgów, pięknie wychowanych, młodych, zdrowych, silnych, które będą pięknie ukazywały się na niebie. Życzę Wam udanych lotów konkursowych, wspaniałej pogody w tym roku do tego, żeby te loty organizować. Zapraszam na film, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Hej, cześć. Dzisiaj jest piątek, 24 marca. Tydzień temu wieczorem gołębie połączyłem w pary. Pozamykałem je na noc. No i dzisiaj mamy pierwsze jajeczko. U pary niebieskich białolotów z gołębi od Maćka Harasiuka. To jest samczyk. Tutaj samiczka. Także jest tutaj pierwsze jajeczko. I to chyba na razie jedyne. Pozostałych gołębi nie widzę, aby były jajeczka. Także spoko. Dzisiaj już były od przedpołudnia otwarte wszystkie pary. Jeszcze widzę, że tutaj Blankop mi kombinuje, bo przed chwilą wyskoczył. O, tu wojna była u Blankopa, bo widzę, że miska przesunięta. Dzikus jeden. No, ale tutaj niebieskie siedzą, ok. Tu murzyny siedzą w porządku. Czyli generalnie pilnują się, tu murzynka błądzi. O, okej, okay, wywaliły ją. I do siebie. Tak jest. W porządku. I tutaj jest jej samiec. Wywal tą panią. Okej. Okay. Tylko za daleko wchodzisz, chłopaku. No patrz. Widzę, że tego łotra trzeba będzie jeszcze przymknąć, bo on tu widzę dwie cele sobie obrał. I to tak jeszcze właśnie się doszlifowuje. Opla, opla, spokojnie, chłopaku. Spokojnie. Okej. Także jeszcze jakieś małe roszady są potrzebne. Ale już jest pierwsze jajeczko. I będą kolejne. No w tym gołębniczku na 12 parek też już mamy jajeczko. Moja samiczka ma jajeczko, ta sparowana z samczykiem od Maćka Harasiuka. Tutaj ciemno jest. Włączymy lampę. Tu jeszcze nie ma u góry. Jeszcze nie mają jajek. Opla. Chyba nie. Tu jeszcze nie ma jajeczek. Także jest w porządku. Po jednym jajeczku na razie w tych dwóch przedziałach. Tam gdzie jest 6 gołębi, to nie widziałem, żeby były jajeczka. No i tutaj była zmiana na dole. Bo samczyk niebieski miał zmienniaczkę. Ale zmienniaczka okazała się cichym samcem.
I dopiero teraz, po tak długim czasie, zaczęła się odzywać. Więc dostał taką siwą, łysą, jak to się mówi, niebieską taką białą lotkę. Ona ma takie znaki po głowie położone białe. I ten samczyk w sumie do niej pasuje, bo jego ojciec też był taki łysy. Także będą takie pewnie może i w potomstwie takie właśnie łyse młode wychodziły. Zobaczymy. Także dziś minie równo siódma doba od połączenia gołębi w pary. I na razie mamy dwa jajeczka. I czekamy na kolejne. Boją się tego światła w telefonie, no. Takie są rozproszone. Dziś jest sobota 25 i mamy kolejne jajeczko. Tym razem ostro się nie idzie ustawić. Tym razem u szkapleżaczki. Szkapleżaki zniosły. I na razie cisza. Czyli tutaj niebieskie mają i szkapleżaki. Dzisiaj taki dosyć fajny dzień, ale w najbliższym czasie ma przyjść ochłodzenie. Dzisiaj jeszcze ma być przyjemnie. Także czekamy na kolejne jajeczka. Na razie tutaj dwie parki się naniosły. Wszystkie wyskoczyły na zewnątrz. Nie mamy, ale tu już nam zniosły murzynki. Tutaj samiczka, taka od Darka Krawczuka, i ona jest samcem od Maćka Harasiuka. Czyli tutaj nam się doniosła jedna parka w tym gołębniczku. Także tutaj mamy też dwa jajeczka. W tym gołębniczku. Fajnie właśnie, jak tak samica robi, jak ta murzynka, że sobie przy tym gnieździe stoi i tylko jajka pilnuje. Jeżeli samica tak się zachowuje, to ona tego jajka nie ogrzewa,
i dzięki temu później dopiero siada, jak zniesie drugie, i wtedy młode wylęgają się w równym stopniu rozwoju. Jeżeli ona siada od razu, to pierwszy młody jest bardziej rozwinięty. Od razu jest silniejszy, a w pierwszych dniach one naprawdę, te młode, bardzo szybko rosną, więc później to już ta przewaga na długo pozostaje u takiego młodego, który właśnie pochodzi z tego pierwszego jajka zniesionego 2 dni wcześniej i wysiedzonego 2 dni dłużej. Także tutaj no niestety później, kiedy ona tak się nie zachowuje właśnie, no to ten młody lęgnie się wtedy, kiedy ten pierwszy już jest mocno rozwinięty. Jak on już ma 2 dni, a tamten zaczyna, to naprawdę jest kosmos. Także bardzo fajnie, że ta samiczka już teraz, jeszcze przepraszam, teraz na tym jajeczku nie siada. To elegancko. Działamy dalej. Dziś jest sobota, 25 marca. Jest tak mniej więcej 18:30. Jest jajko u szkapleżaczków. Ona już tam rano to jajko miała wczoraj. Już musiała je późnym wieczorem znieść. Tutaj na razie nie, tutaj było już jajeczko wczoraj wieczorem. Tutaj jest nowe jajko, ale zastanawiam się, czy to ta murzynka zniosła, bo ono jest takie trochę małe, a to nie jest młoda samica. No ale zobaczymy. Tutaj już blankopka jeszcze się doniosła dzisiaj. Tutaj myślałem, że już jest jajeczko, bo tak ładnie samiczka siedzi, ale póki co jajeczka jeszcze nie ma. Ale cieszy mnie, że tak są spokojne. Tutaj dwuletnia samica z młodym samcem ma jajeczko. I to by było na tyle. Także coś się pomału dzieje. Kolejne samice znoszą jajeczka. I czekamy dalej. Tu jeszcze blankopa z buja przymykam. I tam tego, tą parę białoogonów, tam gdzie szkapleżak teraz podjada i ten czarny. O, tutaj już blankopek przejmuje pilnowanie jajeczka. Elegancko. No, jestem ciekaw, czy to jest jajko tej samicy. W ogóle coś chodzi. A chodzi ten samiec. Tu jest jego samica, o, ta niebieska, białowa. Coś tam kombinują jeszcze, widzę niektóre pary. Trzeba to jeszcze obserwować. No i ciekawe właśnie, czy to jest tej samicy jajko, to małe takie. Tej samiczki, która ma takie białe piórka tutaj na szyi.
Także czekamy teraz, kurka wodna, jak to pójdzie tym kolejnym samiczkom z naniesieniem jajek. Czy to pójdzie sprawnie, czy to będzie tutaj jakieś będą problemy. Trzeba tylko po prostu grzecznie czekać. Najważniejsze, żeby one nie rozbijały sobie jajek i potem nie niszczyły lęgów, nie rozbijały młodych. Pewnie tego nie uniknę, bo co roku z tym jest jakiś problem. No ale to już jest moją rolą to pilnować. No widzę, że te niebieskie białoloty weszły do siebie. Szkaplerzak też jest u siebie. Powinno grać. Ta samiczka tam tak siedzi, ona na pewno dzisiaj się zniesie. Dlatego tak już ładnie usiadła. Nadchodzi wieczór, pora składania jajeczka. Jajeczko z reguły jest składane wieczorem. Więc zapewne będzie dzisiaj pierwsze jajeczko u tej pary. Jutro rano mogę się go spodziewać. Cieszy mnie, że tutaj ta para ma ten samiec. Brat tego mojego wyróżnionego gołębia, którego straciłem. On ma taki, widzicie, ogon daszkowaty. Samica ma fajny, płaski. Jest kolorystycznie zbliżona też, ładna, ciemna, z miedzianymi pasami. No liczę tutaj na tą parę. Jego brat miał być z tą samicą, jest on. Brat miał mniej daszkowaty ogon. Ten to już ma naprawdę solidną budę. No ale miejmy nadzieję, że będzie ok. Tutaj na tą młodą pindę czekam. Dostała samca zawadowego od pana Jana Zawady. A samiczka jest z podobnej linii gołębi od Leszka Krawczyka z Tomaszowa Lubelskiego. Bardzo w tym typie samca. Taka też właśnie siwokrasa samica. Także myślę, że do niego fajnie pasuje. Niech się dziwucha niesie. Tak to tutaj wygląda. Tutaj w tym małym gołębniku jeszcze czekamy. Na razie żadna samiczka nam nie zniosła jajeczek. O, i tak to wygląda, o. Kurczę. To jest jej samiec. A tu dwóch chętnych. O, poszła do siebie. Jest bezpieczna. Tam, dziewczyno, nie wchodź, bo cię będą gwałcić. Ale tak to właśnie jest. Często głównie w pierwszym lęku to nie możemy mieć stuprocentowej pewności, że samiczki mają młode ze swoimi legalnymi partnerami. To właśnie to widzieliście, jak to wygląda. Tak to właśnie wygląda. Tutaj w tym przedziale na 12 gołębi. No tu widzę, że od góry to naniosła się nam taka tutaj czarnokrasa bursztynka. Ta już miała rano. Ta już miała rano jajeczko.
tutaj mamy kolejne jajeczko nowe. U tej czarnej białolotki już samczyk na jajeczko, jajeczka pilnuje. Tutaj na razie nie ma jajeczek. Tutaj nie ma. I blankopki mają jajeczko. No to elegancko. 1, 2, 3, 4, 5. 5 par ma w tej chwili jajeczka. No i elegancko. I elegancko. I liczymy na to, że kolejne samiczki do tego grona szybko nam dołączą. No mamy poniedziałek, dzisiaj 27 i 12 par gołębi tutaj zniosły jajka, czyli tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No niestety jest bałagan. Musiałem zamknąć tutaj też tą parę, bo tą zamknąłem wczoraj, tych białoogoniastych. Tych też musiałem zamknąć, bo ciągle wchodzi tutaj na dół i mi wypłasza samiczkę z jajek. Jakoś się już uspokoił blankop, ale za to tutaj musiałem zamknąć też samiec zamojski, niebieski. Łazi w kółko, akurat tutaj wchodzi wyżej, do tych murzynów. No i tak to wygląda. Jeszcze jakieś boje toczą. Ale już 12 par ma jajka, to już jest ok. Mam tutaj jeść tym wszystkim pozamykanym i działamy. Tutaj w tym głębniku na 12 par 8 ma jajka. Tu u góry wszystkie 3 pary mają jajka. W tym rzędzie tutaj dwie pary. Tutaj i tutaj te niebieskie mają. W tym rzędzie dwie pary. Tu po prawej i w środku. I w dolnym rzędzie ma jedna parka. Blankopki mają. Także 8 na 12. Tutaj w tym głębniczku na 6 par to mają 3. Tu u góry Lovelace ma. Potem tutaj mają niebieski z blankopką jajeczko i ta parka murzynów tutaj z tą taką pstrą samiczką, niebieskim samcem. Tutaj jeszcze nie ma, no to 3 parki. 3 parki mają jajeczka. Tutaj też jeszcze nie ma. No to działamy. 3 pary. Zaraz będą kolejne. Dzisiaj mamy środę, 29 marca. Jesteśmy tutaj w tym głębniczku na 18 par. I w tej chwili tylko dwie samiczki jeszcze nam się nie naniosły w tym głębniczku. Tutaj tego siwokrasego, który tam u góry chodzi, samica,
taka siwokrasa to jest młoda, późna samica, więc tutaj myślę, że ten wiek ma na to wpływ. Chłopak, widzę, mi rozrabia, o. Poszedł tam grandzić. I tutaj na dole, po prawej, ta blankopka, która siedzi tam na dole, ona jeszcze nie ma jajka. Pozostałe wszystkie samice już się nam naniosły. O, tutaj weszła teraz siwokrasa samiczka, także czekamy właściwie tylko na dwie samice, także jest fajnie. Jeszcze mam tutaj zamknięte dwie pary gołębi, tam na dole, tam po lewej stronie, w środkowym rzędzie para tych murzynów. Strasznie mi tu samiec grandzi. Założyłem mu znacznik, ósemkę na tylny pazur, na jednej nodze. Ale to mu nie pomogło, natomiast pomogło temu tutaj, o, za korytkiem biało-ogonowi. On po założeniu mu tego znacznika się uspokoił i w tej chwili mają już celkę otwartą. Tutaj właśnie obok tych przymkniętych murzynków ta celka, druga z lewej, i jest ok. No i zamknąłem rojbra szkaplerzaka, bo cały czas mi grandzi. Jemu też nie pomaga znacznik na pazurku. Także dosyć przyzwoicie. No ta blankopka mi się spóźnia, bo ona tuż przed parowaniem nam się naniosła. Ale ta też się naniosła zaraz na początku parowania. Ta na dole po lewej stronie murzynka, ale już ma jajeczko, także nadrabia zaległości, jest fajnie. Także jest elegancko. Tutaj miałem jeszcze na dole przymknięte koło blankopów siwe, ale zacząłem to otwierać, przyglądać się, jest spokój. Na razie mi nie grandzą. Teraz było bardzo zimno, w nocy było nawet minus 7. Także dobrze, że one siedzą na jajkach, a nie mają młodych jakichś takich, gdzie już się rozwijają piórka, gdzie młode są w tak zwanych pałkach, bo wtedy one są najbardziej narażone na jakieś takie właśnie przemarznięcie. Także czekamy na to, aż się zrobi cieplutko i mam nadzieję, że jak nam się młode wylęgną, to już będą fajne, ciepłe dni. Kał jest dosyć suchy. Nie ma mokrych plam. Jest w porządeczku. Tutaj w małym gołębniczku na 6 par wszystkie samice już mają jajka. Także zobaczcie, wszystkie siedzą. Jest komplecik. O, tutaj zeszła samiczka z tego tutaj gniazdka po lewej zeszła, a ta już ma dwa. Czarna białolotka. Murzynka ma jedno, ta ma dwa. Także elegancko, 100% skuteczność. 100% skuteczność, wszystko idzie zgodnie z planem. Teraz jak praktycznie tam za 2-3 dni, zaraz na weekend zrobię, rozpocznę kurację przeciw rzęsistkom, bo gołębie miały rzęsistka stwierdzonego w badaniu przed parowaniem, także mogę im tą profilaktykę przeciwrzęsistkową przeprowadzić właśnie wtedy, kiedy siedzą na jajkach. Te leki przeciwko rzęsistkowi, one mają wpływ na zapładnianie jajeczek, więc tutaj jak już samiczki nam się naniosą, nie będzie ryzyka doprowadzenia właśnie do tego, że jajka będą niezapłodnione w wyniku przyjmowania tego leku. Więc jak najbardziej w czasie, kiedy samice siedzą na jajkach, no, samce też, kiedy gołębie siedzą na jajkach, to możemy im przeprowadzić właśnie
terapię na rzęsistka. Mam trichonidazol, więc użyjemy go i będzie ok. No i tutaj w głębniku na 12 parek. Czekamy tylko na jajeczka tutaj na dole u tej pary. Samiec taki szali i samiczka. Taka niebieska białolotka, tak zwana łysa. On miał mieć samiczkę zmienniaczkę. Niestety okazało się, że proponowana dla niego partnerka okazała się być chłopakiem. W związku z tym trzeba było tutaj zmienić, a tu też tak było, że u szkapleżaków okazało się, że gołąb, który miał być samicą, okazał się być samcem, więc tutaj jest czarny szkapleżak z niebieską. One były później połączone, więc no to nie jest dziwne, że tutaj nie ma jajek. To jest naturalne, bo one, te samiczki mają tutaj kilka dni spóźnienia. Aha, i nie ma jeszcze jajeczka ta para. Tutaj o, ta samica białolotka i ten samczyk białolotek, który tutaj grucha. O, jeszcze tutaj czekamy. A u pozostałych jest ok. Wszystko już siedzi na jajkach. Także w porządeczku. Nie chcą przy mnie jeść. O, ta się nam tutaj spóźnia, dziewucha. Ładna samica, kurczę, liczę na nią. No, sfruwają do jedzonka. Także tutaj 3 na 12, czyli skuteczność 75% na razie. No, ten szkapleżak ją tu mocno goni, także tam moment jeszcze i się doczekamy tych jajek. Na razie lęki przebiegają bez żadnych zakłóceń. Czegoś się zlękły, głupie. Jest wszystko zdrowiem na razie u gołębi bez zarzutu. Mają dobry wigor, gruchają, są ruchliwe. Czyste piórka mają. Pogoda no nie jest fajna na razie, albo mokro, albo właśnie tak jak ostatnio bardzo zimno. No dzisiaj to już naprawdę minus 7 było, to już nie ma żartów. Także no temperatura taka paskudna. Też jest niedobrze, bo to tak w nocy spada grubo poniżej zera, w dzień się nagrzewa tutaj przez słońce, które świeci, także bardzo duża różnica między dniem i nocą. Ale najważniejsze, że teraz w ostatnich dniach trochę poświeciło słonko i jednak tak się zrobiło sucho w tych gołębnikach. No, kał jest fajny, zdrowy, jest ok. Dobrze zasycha, nie ma żadnych mokrych plam. Zobaczymy, co nam się uda w tym roku wyhodować z tych naszych gołębi. Jak widzicie, w tym roku u mnie zamojskich jest już dosyć mało. Praktycznie zostały tylko niebieskie. Dwie pary siwokrasych. Cztery pary blankopków. Dwie parki szkapleżaczków. No.
trzy, cztery parki szkapleżaczków. No okej. Coś tam będzie. Nie jest tak kolorowo, jak było kiedyś. No ale wszystkiego się nie da mieć. To jest taka rasa gołębi, że jest bardzo dużo kolorów, bardzo dużo odmian barwnych, wzorów, umaszczenia, rysunków. No niestety przy tej obfitości kusi, żeby mieć coś z każdego kolorku, ale to jest nieosiągalne dla mnie. W tej chwili w Zamojskich głównie nastawiam się tutaj, jeżeli chodzi o gołębie takie do dopracowania, to blankopy. No, mam nadzieję, że te niebieskie i siwokrasy pokażą się w locie. A jak to wyjdzie w praniu, to się okaże, czy te nadzieje się spełnią. No i sporo roztoczańskich już są fajnie dopracowane tutaj już. Już coś tu fajnego udało się wyhodować. Ten samczyk tutaj bardzo ciekawy. On jest po szkapleżakach, ale wątpię, że jego ojcem jest szkapleżak. Niebieskie szkapleżaki tutaj były. Obstawiam, że jest to gołąb po takim moim samcu AD60, takim czarnokrasym. On tam taki był gołąb po warszkopach, po wiśniowych. Bardzo ładnie jest umaszczony. Gołąb ten posłużył mi, jego zdjęcie tego gołębia posłużyło mi jako wizerunek, który wykorzystałem w logo mojej hodowli Zamoj Pigeons. Fajnie się spisał w zeszłym roku, pięknie latał, przetrwał całą jesień, całą zimę. Trochę ma tam taki posmalony dziubek, ale zobaczymy, co się z niego wyciągnie. Dostał samiczkę furskę. No tutaj jest ta furska po drugiej stronie. Ona ma białą lotkę w lewym skrzydle. Furska od Maćka Harasiuka. Maciek tutaj polecał mi ją jako taką naprawdę bardzo lotną samicę. No, zobaczymy, co z tego, z tej pary, z tego skojarzenia wyhodujemy. Obstawiam, że jest AT60, bo ma taką paskudną, żółtą brew. I taki w ogóle z budowy jest podobny do AT60. AT60 to był bardzo fajny gołąb. Też bardzo chętnie latający. O, tutaj ten niebieski taki szali. Tą łysą białolotką. Fajna parka. Miałem w planach dać go na zmienniaczkę, bo uważam, że z takiego samca mogę wyhodować pięknego roztoczeńskiego, bo on tam za ładnej głowy nie ma jako zamojski gołąb. No te plany się nie spełniły, ale dostał łysą, bo on też jest potomkiem takiego łysego gołębia. Jego ojciec to taki właśnie łysy białolot, który latał na wspólnym gołębniku 2 lata temu w drużynie Teodora Weissa. Długi samiec. Jeszcze spróbuję pewnie mu dać zmienniaczkę. Zobaczę, co z tego wyniknie. Chyba że się sprawdzi w tym skojarzeniu. O, już poszedł na jajeczka. Tam siedzi ze swoją furską. Ten czarny białolotek. Furska bursztynka.
No zobaczymy. Tak, tak sytuacja wygląda po 12 dniach od połączenia w parę. No tutaj mamy dzisiaj czwartek. Jutro miną 2 tygodnie od momentu, kiedy gołębie były połączone w pary. No i w tej chwili już wszystkich rozrabiaków pootwierałem. Akurat te 3 samce bojowniki to siedzą tutaj, ten szkaplerzak i te 2 roztoczańskie samce, tu jednemu samiczka siedzi na deseczce. I tutaj dziękuję koledze Danielowi i jeszcze jednemu koledze, którego teraz niku nie pamiętam, którzy mi podpowiedzieli, że żeby tym samcom zablokować tylne pazurki. Tam ten pierwszy kolega, którego właśnie nika nie pamiętam, pisał, że jego ojciec czy tam dziadek używał do tego tej gumki z obrączki tej gumowej, która była kiedyś stosowana w lotach konkursowych gołębi pocztowych. A właśnie Daniel podpowiedział mi, żeby użyć znacznika takiego 8 mm i faktycznie te znaczniki posiadam, więc tutaj pozapinałem im te pazury na jednej nodze, każdemu z nich na jednej nodze i jednak faktycznie to się uspokoiło. Taki samiec nie ma możliwości takiego zaparcia się. Jak wejdzie gdzieś do obcego gniazda, to te gołębie go łatwo stamtąd wygonią. Tutaj cieszy mnie, że ten samiec tak mocno siedzi, bo samica mi bardzo skakuje z jajek. To akurat nie jest jego samica, ona tutaj siedzi, ta taka pstra murzynka. I ta samiczka jest taka bardzo lękliwa, tylko podejdę do gołębnika, otworzę drzwi, to zeskakuje mi z jajek. Ale mam nadzieję, że tutaj teraz po tym, jak zaprzestaną te rozrabiaki tam włazić, bo to one ją tu wiecznie przeganiały. Dosłownie każdy z tych 3 samców tam się skupił na tej ich celi. Także mam nadzieję, że zaraz będzie fajnie przebiegało i one spokojnie już będą teraz siedziały. Także tak to dzisiaj wygląda. Gołębie przed chwilą zostały nakarmione. Jeszcze tam wszystkiego nie zjadły, jakieś takie resztki zostały. Obserwuję to towarzystwo, jak to tam po jedzeniu zaczęło się schodzić do gołębników, także jest ok. Tutaj właśnie zmiana. Samczyk przyszedł zwolnić samiczkę. Już kapleżaczków. Także elegancko. Cały czas czekamy tutaj na 2 parki. Tam siwokrasy. Jeszcze nie ma. Z tą samiczką tutaj, o. Po prawej stronie tą siwokrasą jajeczek. No i tutaj blankopek. Z tą samiczką, po lewej stronie blankopeczką. I tak poza tym to już jest ok. Mamy komplet. W tym gołębniku, gdzie jest 6 gołębi, wszystkie pary mają jajka. No i tutaj sprawdzę sobie jeszcze te gołębie, gdzie jest 8, gdzie jest 12 par. Tam wczoraj nie miały 3 samiczki. Zobaczymy, jak to dzisiaj wygląda. Czy sytuacja już się zmieniła, czy wciąż jest to samo. Tutaj u tych 6 parek wszystkie samice zniosły jajeczka. Tutaj ta młoda zeszła z jajeczek, ale o, już ma 2. Także tutaj Lovelas ma jajeczka. Tutaj białolot z blankopką. Ta parka eksperymentalna, taka właśnie pstra murzynka z miniaczkiem. Tutaj para murzynków. Tutaj czarny taki zamojski ze zmienniaczką i niebieski białolocik z czarną białolotką. Wszystkie parki mają pięknie zniesione jajeczka. Tutaj akurat w tym roku wyjątkowo bez konfliktów i wszystko elegancko. Także dzisiaj mamy 30.
Jutro 31, jutro miną. Minie 14 dób, miną 2 tygodnie od połączenia gołębi w parę. Teraz pewnie zajdą sobie jeść. No, także bardzo fajnie. Teraz tam sobie zacznę sprawdzać pomalutku, czy jajka są zalężone, tak z ciekawości. Mam nadzieję, że ta sprawność w zapładnianiu tych jajeczek samców będzie wysoka, że większość jajek zostanie zapłodniona. Przy pierwszych lęgach trochę jest więcej bałaganu, więc łatwiej o takie ryzyko pojawienia się niezapłodnionych jajek, ale zobaczymy, jaka będzie tutaj skuteczność. No, u mnie była zawsze dosyć wysoka skuteczność, tak powyżej 80%. Mam nadzieję, że ją utrzymamy. Tutaj jesteśmy u tych 12 par. Na razie się nic nie zmieniło. Wciąż 3 samiczki nie mają jajek, czyli blankopka. Przepraszam, szkap leżaczka. Tutaj po lewej stronie, tam w tym dolnym rzędzie na środku, łysa. No i cały czas jeszcze moja młoda murzynka mi się ociąga. Łysą już samiec mocno goni. Coś tam jej kupę zrobił na plecy, schodząc z jajek. O, i ta samiczka tutaj na środku, teraz skoczyła na korytko. Tu jest jej samczyk obok niej. To ona jeszcze czeka. Jeszcze mi się spóźnia. Późna samiczka. Także to też mam nadzieję, że tylko to rzutuje. A tutaj szali swoją łysą, adoruje mocno. Dzisiaj pierwszy dzień taki znowu ciepły. Ostatnio było przepaskudnie, w nocy spadało do minus 7, w dzień było po 2-3 stopnie na plusie. Nie chciało się nawet na dwór wyjść. Dzisiaj taki powiew wiosny można było poczuć. Także o wiele przyjemniej. Tutaj już lęgi idą na całego. Po 2 jajeczka już zniesione. Także jeszcze parę dni i będą maluche. I będzie przyjemnie. Się biedny pobrudził od tej swojej samicy. No ale już jej tu spadło to z tych pleców, widzę. O. Gołąb jest zdrowy, to też się go kał nie trzyma, nie klei się do niego. Gdyby te pióra nie były takie zdrowe, to zaraz by to już tam zostało. Się to przykleiło, przytwierdziło i byłby problem. Także działamy dalej. 31 par na 36 ma jajeczka. O, ten szkaplerzak już też tu goni.
swoją dziewuchę, one były później troszkę połączone. Dlatego nie mogą mieć jajek jeszcze mają czas i będą te jajka na pewno miały. Tu właśnie ta para łysa z tym szali i szkaplerzaki, one były połączone później. Jak się okazało, typowałem samce jako samice, a potem się nagle obudziły, zaczęły gruchać i okazało się, że to jednak są samiczki. No i na tą dziewuchę czekamy. Fajna samica, taka pstra, ale ma wszystkie pazurki czarne. Oko bardzo ładne, jasne. No mam nadzieję, że to fajne potomstwo po niej uzyskam. No i moje przypuszczenia się spełniły. Szkaplerzaczka ma jajeczko. Także tutaj tylko jeszcze. Tutaj ta parka, samczyk i ta samiczka. No i czekamy na łysą. Ona tam też była później dopuszczona do samca, więc raz, dwa się naniesie i będzie ok. Tylko tu na tą dziewuchę czekamy, żeby się już zastanowiła nad sobą. Bo już czas najwyższy.